Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Archiwum Maknowych, Centralnym Archiwum Państwa Polskiego. Tematem krótkiego wystąpienia, które będzie się odnosiło do miejsca, w którym rozmawiamy, będą losy oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej, żołnierzy funkcyjnych Komendy Głównej Armii Krajowej, innych okręgów i obszarów w odniesieniu do wojny polsko-bolszewickiej. Bo tak nasza historia XIX i XX wieku wygląda, że żołnierze walczący w powstaniach kolejnych pełnili potem funkcje w kolejnych zrywach narodowych i tak też było w przypadku głównej części oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej. Część biografii głównych postaci Polskiego Państwa Podziemnego została już opisana, bo mamy książki biograficzne dotyczące Stefana Rowecki-Ogrota, mamy książki dotyczące Tadeusza Pełczyńskiego, generała Bora Komorowskiego, Wandy Gertz, Zofii Franio i szeregu innych postaci. Niemniej zwróćmy uwagę na jedno zagadnienie. Przede wszystkim możemy stwierdzić, że średni szczebel funkcyjnych oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej i poszczególnych oddziałów w okresie wojny polsko-bolszewickiej występował w charakterze ochotników. Nie byli to jeszcze żołnierze typowo o funkcjach dowódczych, ale młodzi ludzie roczników wcześniejszych, kilkunastoletni czy dwudziestokilkuletni młodzi ludzie, którzy przystępowali do walki z racji chęci służenia ojczyźnie. I w tej dużej grupie znanych postaci później w okresie II wojny światowej możemy wymienić choćby Bronisława Hańskiego, Borynę, komendanta PKB miasta stołecznego Warszawy, choćby Mariana Gisztora, zastępcę szefa KWC, Wacława Janaszka, szefa KEDYW-u, szefa sztabu KEDYW-u Komendy Głównej Armii Krajowej, Stanisława Błaszczaka, pseudonim Róg, dowódcy Grupy Róg, obrońcę Starego Miasta w Powstaniu Warszawskim, czy wspomnianą przed chwilą Wandę Gertz, pseudonim Lena, dowódcę oddziału Dysk KEDYW-u Komendy Głównej, komendanta największego obwodu Armii Krajowej na terenie Okręgu Warszawskiego Zygmunta Rylskiego, Hańcze, który też był ochotnikiem w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Wspomniano też Zofię Franio, dowódcę kobiecych patroli minerskich, czy też Witalisa Marynowskiego, Stefana Golędzinowskiego-Golskiego, czy tak pomnikową postać jak Witold Pilecki, o którym często mówimy w kontekście tej historii II wojny światowej, a od stycznia 1919 roku, który służył w oddziale majora Jerzego Dąbrowskiego i też ma swoją kartę zapisaną pod kątem udziału w wojnie polsko-bolszewickiej. Można wspomnieć też funkcjonariuszy z Okręgu Warszawskiego Jana Tarnowskiego-Waligurę, z obwodu Wola, czy Cypriana Odorkiewicza-Krybara z oddziału tutaj ze Śródmieścia Okręgu Warszawskiego. Oni wszyscy w okresie wojny polsko-bolszewickiej przystępowali z poziomu niefunkcyjnego ochotnika, praktycznie bez stopni wojskowych. Niemniej największą grupę oczywiście wśród tych funkcyjnych, o których przecież dzisiaj mamy krótko powiedzieć, byli wyżsi oficerowie Komendy Głównej, komendanci ZWZK, czy poszczególni dowódcy oddziałów i pododdziałów, którzy w okresie wojny polsko-bolszewickiej, czy nawet wcześniej legionów, pełnili albo funkcje wojskowe, lub też posiadali konkretne stopnie wojskowe. I oczywiście tutaj w gronie tych można wymienić praktycznie wszystkich komendantów głównych ZWZ, EZP, ZWZ AK, od Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza poprzez Stefana Roweckiego, Tadeusza Bora Komorowskiego, Leopolda Okulickiego. Ich udział w okresie wojny polsko-bolszewickiej jest udziałem znanym, czy wspomniany wcześniej Tadeusz Pełczyński, pseudonim Grzegorz. Zarówno
możemy tutaj wymienić Jana Skorobohatego Jakubowskiego, łącznika pomiędzy delegatem rządu a komendantem głównym ZWZK, czy też takie postaci jak Janusza Albrechta, Henryka Józewskiego, dowódcę oddziału, komendanta oddziału pierwszego Komendy Głównej AK Antoniego Sanojcę, Jana Gorazdowskiego z tegoż też oddziału. Bardzo dużo oficerów oddziału drugiego Komendy Głównej Armii Krajowej pełniło funkcję i walczyło w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Tutaj możemy wymienić Kazimierza Iranka Osmeckiego, Wacława Berkę, Mariana Drubika, Samuela Kostrowickiego, Stanisława Leszczyńskiego, Wigila. I co oczywiście ciekawe i charakterystyczne, że funkcje wywiadowcze w okresie II wojny światowej jakby były tożsame z funkcjami, które wypełniali w okresie wojny polsko-bolszewickiej, służąc oczywiście w różnego rodzaju formacjach wywiadowczych czy kontrwywiadowczych. Podobnie dotyczy to innych oficerów, innych oddziałów Komendy Głównej z tamtego okresu. W przypadku samych komendantów poszczególnych oddziałów mamy do czynienia z sytuacją, że oczywiście znacznie więcej spośród tych postaci brało czynny udział w okresie wojny polsko-bolszewickiej niż tych, którzy takiego udziału nie brali. Oczywiście nie wszyscy walczyli z bronią ręką. Część z nich była też przeznaczana do czynności szkoleniowych. Część pełniła funkcję w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Ale jeżeli przyjrzymy się bliżej oficerom typu Jan Rzepecki, Jerzy Makowiecki, Stanisław Tun, Ludwik Muzyczka, Adam Borkiewicz, czy wreszcie komendanci Okręgu i Obszaru Warszawskiego Antoni Chruściel czy Albin Skroczyński, tam wszędzie zobaczymy bardzo piękne karty z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Wspaniałą kartę z okresu wojny polsko-bolszewickiej ma choćby Jan Mazurkiewicz Radosław. Jeżeli spojrzymy na te pokolenia żołnierzy niepodległości, zwróćmy uwagę, że te piękne karty z powstania styczniowego miały znaczenie w okresie Legionu, w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Z kolei te piękne karty w okresie wojny polsko-bolszewickiej miały ogromne znaczenie w wojnie obronnej i w okresie służby ZWZK. Z kolei te podstawy zdobyte w tamtym czasie, te kontakty i wychowanie tych młodych żołnierzy miało z kolei znaczenie w drugiej konspiracji, ale również w okresie Solidarności. Te rozmowy pomiędzy działaczami niepodległościowymi, a byłymi żołnierzami Armii Krajowej, byłymi żołnierzami wojny polsko-bolszewickiej i Legionów, miały ogromne znaczenie. I w ten sposób kształtowały się kadry tych żołnierzy niepodległości w XIX i XX wieku. Z jednej strony realna walka, ale też ta misja i służba niepodległej przekazywana z pokolenia na pokolenie oficerom i działaczom niepodległości. Dziękuję bardzo.